Witamy wszystkich hodowców w Polsce. Dziś, jak widzicie, już jesteśmy w hodowli Dariusza Bieńka. Jesteśmy w Szwecji. Dojechaliśmy, po prawej stronie mamy Darka, po lewej stronie Marcina, czyli Marcin, nowy opiekun, nowa osoba, która tutaj zarządza gołębiami. Tak, przez moje plecy pomoc musi być potrzebna. Daruś, u ciebie tutaj duże zmiany, jak widzimy, tam pokażę hodowcom wojlery. Na tylnej części, na przedniej części gołębnika zamontowałeś wojlery. Powiedz mi, jak sezon, jak co się dzieje u ciebie, bo dużo się dzieje. Znaczy, sezon zaczynamy, jutro mamy lot, to będziesz na locie. Dokładnie. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, a sezon ciężki, no już dwa tygodnie pod rząd nie mamy lotów, przekładane na ciebie. Pierwszy lot miał być kiedy? 8 maja. 8 maja, no to jak głębiej były przygotowane na 8 maja, przełożyli na 15 maja, lot się nie odbył, no i teraz pierwszy lot jest. To także no, samce nam trochę pokręciło, zobaczmy co te samce, bo widzę, że już po pierwszym lotku mnie puściły, no bo no, musiał energię gdzieś wyrzucić i wyszła w piórach. Darek nie śpi, nie odpoczywa. Widzimy na posesji to, co powiedzieliśmy przed chwilą, zamontowane wojlery, zrobione ogrodzenie nowe, kostka wyłożona na ten, ale Darek, to co jeszcze pokaże hodowcom, na posesji zrobiony, nie może się zrobić, w trakcie robienia basen. Basen jest, tylko dokańczamy go, teraz kosmetyka. Widzę, nie odpoczywasz. No, wszystko na rusztach mamy porobione. Mówię, nie odpoczywasz, ale Daruś, powiedz mi teraz tak, jutro lot, z jakiego dystansu? 140 i 160. 140-160 km, na jeden lot idą samce, na drugi samice. Gołębie, które przygotowujesz do sezonu, to już są gołębie, które tak naprawdę już roztrenowałeś ostro, bo ja tam na Facebooku widziałem. Tak, no nasze gołębie nie śpią, to nie oszukujmy się, wiesz, no. Ze sobie z samcami nie poradziłem do końca, bo te lotki puszczają, ale to tak jak mówię, no, były przygotowane na loty, a dzień przed koszowaniem mi dzwonią, że lotu nie ma, a one już były dopieszczone na pierwsze loty, rozumiesz? Później znów za tydzień przełożone, znów napompowane, znów, no to tak jak mówię, samce, widzę parę samców nam już lotka popuszczają. Dzisiaj koszowanie o godzinie gdzieś 18, więc będziemy tutaj śledzić, jak to udarka wygląda, a co, no czekam, może o 17 koszujemy i będziemy widzieć, jak to się udariusza, Bieńka, ten, jak to... Na pierwsze dwa loty, o kilometry nawet mi się nie wydaje, bo nawet nie wiem co za kilometry, ponieważ nie wiem na co damy, ale te loty, które nie były pierwsze, samiec, to one tak i tak są, może te drugie loty co miały być, to są może gdzieś 20-30 km, tylko dłuższe, także różnicy pewnie nie ma, tylko tydzień później. Wyjątkowa sytuacja, bo na twoim barku siedzi mewek. A to jest, on patrzy, czy gołębie formę mają, wiesz? I co ten mewek? Jak kiwa głową, to znaczy, że ma. Popatrzcie. Co ten ma? Okej, to tak. Wsiadamy tego? Dobra.
Czyli cały sukces tkwi w mewku. No ty, no on jest cały, cały ten. To jest samiec? Samiec czy nie? Samiec. Po 12. Jacek tutaj jest hodowcą z oddziału Kalety Lublinie 049. Mój kolega Marcin Reifland walczy w Polsce. Ale jesteście jakimiś wspólnikami? Tak, no jestem zapisany z nim jako halangier. To pomocnik. Jacek Lyta jest to taka osoba dość szczególna ze względu na to, że tutaj Darkowi w pewien sposób pomaga dzisiaj. Ale Jacek jest osobą, która właśnie to co powiedziała dzisiaj, że Darek ma te tak gołębie przygotowane, że naprawdę wielki szacunek, bo Darek po prostu widać tylko, że się zna na tym co robi. Wygrywał w Ameryce i wygrywał we Szwecji. Właśnie pokażcie hodowcom jak... Momencik. Czekaj, ja ci dam. No. Kość. Oj, kość jako piękna różowa. Jak już kość jest różowa, to już jest bomba. Darek, ty masz jakiś na to sposób? Co na co? Sposób na doprowadzenie gołębi taki ten? Jakieś, nie wiem, treningi, suplementacja, nie wiem, twój głos. Tu jest akurat Jacka gołąb, ten gołąb. Marcin Leifland Klity. Długa historia, on ma złamany mostek, on w ogóle nie ma mostka stąd dotąd, to nie będę pokazywał. A ten gołąb jest tak uparty. No kurwa, to jest historia, wielka historia z tym gołębiem. On. Potrafi jeszcze walczyć ze złamanym wygrywa kości. I ten gołąb kilka razy tutaj był z pierwszymi gołębiami, także powinien wygrać loty, tak mówię, to jest akurat Jacka gołąb. On nie ma pół mostka. Leifland Klity. Mostka nie ma, ale dali walczy. Czyli to jest Jacek z tej spółki waszej. Tak, to są Marcina gołębie dane do mojego rozpodu. Reiflanta. Marcina Reiflanta gołębie trzymane u mnie. Prezenty. To masz trzeciego lotnika z ubiegłego roku. Tak gołębie wyglądają. To jest trzeci lotnik tutaj naszego okręgu. A jego brat był pierwszym lotnikiem okręgu. To są 411. To jest brat 411. To jest brat Bieszczadki i wszystko. O, jak Jacek. Wiem, Darek, ale to co wcześniej zapytałem. To czekajcie, to co wcześniej ciebie Darek zapytałem, masz jakiś sposób na opanowanie tak perfekcyjnie gołębi? Nie mam sposobu, ja znaczy... Lata pracy przy gołębiach. Trening jest karma, znaczy ja używam dużo różnych suplementów i tak mogę pochwalić tutaj Palarskiego suplementy. Pozdrawiamy Dominika, na przykład mogę 100% polecić jego ten X-Power. No to ja myślę, że te oleje robią robotę tutaj. X-Power to oleje? Tak, to ja myślę, że ten jego środek dobrze działa. Ja to podaję na karmę, nie? A. To jest bardzo dobre. No i DAG 2. Drogi jadowe do lepszego środka, znaczy. Dobry? Bardzo. Ja tu mam akurat ten DAG 2 Dominika Palarskiego sprawdzam, to miałem tutaj kilku hodowców, co mieli na przykład problem z zatokami, nie? To fuch! Na drugi dzień zatok nie ma. To sami zamiast jeździć do apteki do lekarstwa dla ludzi jeżdżą, a w ogóle z gołębiami, nie? Pamiętasz? Tak. Nie mają do czynienia z gołębiami, to DAG 2 kupują od Palarskiego i sami wąchają. No bo wiesz, bo on cię tak wykicha, że te wszystko, no naprawdę. To jest, oczyści drogi oddechowe. No, super środek. Jacek Samczyk. Tutaj masz kolejnego. Różowitka kość. Znaczy one mniej więcej wagowo i wszystkim wyglądają tak samo. No tak mówię, to są pierwsze loty. Gołębie mieliśmy rozpieprzone, bo te gołębie z całkiem innej pozycji szły. Jakbym to był pierwszy lot. One w ogóle nawet nie były porozdzielane. No, motywacji jest zero. Teraz to tylko wyjdzie charakter gołębi jutro i jak były wytrenowane. Bo tutaj, no tam mówię, tu nie ma żadnych trików zrobionych z nimi. Nic. Sam. Podjechaliśmy hodowcy na punkt wkładań.
Darek, ty... Każdy hodowca po prostu ma ten, ja widzę ten gołębnik na jednej działce tak jakby. Tak. Czyli to jest to, co kiedyś opowiadałeś, że właśnie tutaj jest powiedzmy 10 hodowców, jedna posesja i każdy sobie tutaj lotuje. Tak, no to tu wszyscy macie takie specjalne kolonie. Tych kolonii tu jest kilka czy kilkanaście właśnie. Tu ludzie sobie tak właśnie, że to są, nawet ta ulica się nazywa Brave Dove Wagen, to jest ulica gołębi pocztowych. Tutaj jest nawet, zobaczcie, hodowcy Darka przyjechała furgonetka z gołębiami, Bieniek Family Love. Tam mamy dwóch pielęgniarzy. Do mnie. Na pierwszy lot wkładam same samice ze względu tego, że one były mniej trenowane w tym roku. A, czyli teraz tak, te gołębie, które są tutaj w klatce, to są gołębie twoje, ty podajesz je komisji, tak? Tak, tak. No ja sobie sam wyciągam z klatki, ale już moja droga dotykania gołębia się kończy. Czyli tam idzie już komisja odbiera gołębia, idzie to do anteny, antena benzinga, tak? Tak, tak, benzing. Okay. Kam, cały. A to jest mój kolega ze Serbii. Sava Mihalowicz. A tutaj jest szwedzki mistrz. Ula. What year you were the champion? 2000. Ula. 2019 mistrz. Szwecji w gołębiach dorosłych. Wow. Czyli u ciebie w sekcji lotuje hodowca, który jest mistrzem Szwecji w 2019 roku? Na stare gołębie, tak, mistrzem całej wow. Szwecji. A u mnie jest hodowca, który był czterokrotnym mistrzem Szwecji. Czyli Darek, jeszcze tobie trochę... Brakuje. Z wynikami do nich. Sista! Jest. Ejdi? No, Ejdi, będąc tutaj w klubie u Darka, Darek, wy macie bardzo charakterystyczny program lotowy w Szwecji. Wygląda to, że macie 28 lotów na loty gołębi dorosłych. Tak. W przypadku gołębi młodych macie 8 lotów. Powiedz mi, jak to jest możliwe? No tak jak widzisz. Popatrz, tak mam powiedzieć, mamy dublowane loty, więc w jednym dniu mamy 115-135 km. Drugi dzień masz 140-160 i te pierwsze już były skancelowane. To znaczy, że jutro lecimy 140-160 km. Później masz 29 mamy 170-265. Później masz już no się przemieszczam, a popatrzcie. Później to masz już pierwszy nacjonalny lot, później ten Silver Duva i nacjonalny. Widzisz, i tu masz limity, nie? Nie, później macie przerwę. Później mamy tą Midsummer przerwę, która będzie 2 tygodnie nie będzie latania gołębiami. I tu od 20 lecimy ostatni raz i później dopiero zaczynamy trzeciego. No to 10-13, to 2 tygodnie. Dwa tygodnie przerwę i znów mamy drugą połowę sezonu, która ta druga połowa sezonu, ostatni lot dorosłych będzie z 2 pierwszymi lotami na młode. Czyli dubluje się to? Jest dużo zdublowanych lotów. No i... Czyli hodowcy, jakby to podsumować, to jest, powiem szczerze, dla ciebie ogrom pracy, bo ty musisz przygotowywać gołębie na loty krótkie, dalekie. No jak jeśli masz jeden gołębnik, jeśli ktoś tak sobie chciał lecieć z jednym gołębnikiem, to ty gołębie nawet dobrze nie nakarmisz. A dlaczego ich nie nakarmisz? No bo jak masz lot, jak sobie tutaj zerknie, jednego dnia masz 200, 690, albo tutaj masz 515, 31, 3 loty mamy, 515, 200 i 380, weź to. No nakarm tego gołębia, albo ja nie wiem, musiałbyś nakarmić i do katek wsadzić, ale rozumiesz o co chodzi. To jest straszne. Albo musisz karmić indywidualnie, mniej tak. 150 gołębi karmi każdego indywidualnie, tego na tyle, tego na tutaj tyle.
mamy Jacka, to co pokazaliśmy, Jacek, to co ty powiedziałeś, że właśnie to jest ewenement, bo... To jest straszne. Jak przygotować w jednym gołymniku, to co mówi Darek? Trzy loty. Trzy loty, 500, 300 i 200. No, no i jeden gołymnik przygotuje w trzech kategoriach. No to jest straszne dla hodowcy, no to jest, nie wiem, jak Darek powiedział, to jest chore. A na koniec pisze, jak tam na tej żółtej kartce. Albo sobie popatrzcie. Katastrof. Katastrof. Patrzcie. Ale o, bo jest taka karteczka, zobaczcie. Albo tutaj. Katastrof. Przygotuj sobie gołębie w tym samym gołębniku, no bo musisz tego samca, no to jak masz inna gołębia? Masz 375 km i 800. No. I co byś tu zrobił? Tutaj masz 3 loty, patrzcie, znów. 180, 340, 515. Takie to są przygotowania. Znaczy, tu hodowca musi albo cały dzień w gołębniku siedzieć, albo mieć woreczki poprzekładane, albo mieć 10 gołębników, albo mieć naprawdę, wiesz, tu masz 5 par, które lecą taki dystans, tu taki. Darek, ale wiesz, czemu ty wygrywasz? Nie, zgubiałem już. Bo ty od rana do wieczora jesteś w gołębniku? Nie, przestałem, bo ja śpię. Nie żartujemy, ale jest ciężko, no. Tak jak sobie ktoś pomyśli, jeśli byś nakierował te kierunki, chodź tutaj, pokażę ci tu mapę. Mapa Szwecji, nie? Tu jest południe Szwecji, tutaj na dole jest Polska, tak? Tak. A my lecimy z północnego wschodu. Czyli dajcie, tutaj jest na dole Istad, czyli tam, gdzie Bromen tutaj przyjechać, widzisz, przybliż sobie to. My mieszkamy tutaj gdzieś, a gołębie lecą stąd. Tu jest Orebro, tutaj mamy Jewle, tutaj masz mapki. Ornans, Kolwin, tutaj Sundsvall, tutaj masz 800, nie? No to jest północny wschód, no, znaczy tak naprawdę to jest północ, ale dla mnie, według mnie to jest bardziej wschód niż północ. Tak, wschód. Darek, to tak jakby w Polsce patrząc, jakbyśmy lecieli z Ukrainy. Z Rosji. Z Rosji, z tego, jaki to tam na tym początku koło Gdańska jest ten Kijów, jak to się tam... Kijów, ten ruski, co tam macie. No, z Rosji, tak byście lecieli z Rosji z nadmorza. Bo to jest taki kierunek, bo jakbyście hodowcy popatrzyli, to na dole jest Istad. Istad to jest tak jakby nad Kołobrzegiem, czyli od Kołobrzegu jakbyśmy patrzyli do góry, to jest Istad. A Darek, ty mieszkasz... Ja mieszkam tutaj, Markerut Pestor, ja tutaj gdzieś mieszkam. W tym miejscu. Lecicie z tamtej strony aż do góry? No tutaj, gdzie tam masz kropeczki, to są nasze loty. No to tutaj sobie pomacz. Ja mieszkam tu, gołębie się wysuwają tu. No, a rok prędzej było tak, rok z dwóch stron lecieli. Z dwóch stron, to jedne leciały z północnego wschodu, no. A drugie leciały z południowego zachodu, right? Chodź!
Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź. Leżej, popatrzcie go tam, poprzej. Chodź, 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 chodź! To jest przeszły. I 11 gołębi mamy. Czyli 11 gołębi już wróciło. Lot pierwszy 140 km. Trzynaście. Chodź, Zośka. Mamy już wstępne wyniki. Jakbyś Darek to mógł pokazać, jak to wygląda. Czekaj. Na razie mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. No to dziewięć pierwszych, nie? Mhm. I tutaj chłopaki już tutaj na 10 km dalej co byli, no to jeszcze są za nami, no ale to jeszcze się może zmienić. W pierwszej 20. No jeden gołąb tylko ktoś tam ma. Także do 28 gołębi to mamy 27 naszych. Wow. Tylko że to jest to, że ty jesteś jednym z bliżej pomiarów, dokładnie, a chłopaki już zaczynali bić, ale tak czy inaczej i tak wynik na razie dobry. Na razie wszystko jest dobre. No, na razie tak, widać. Dariusz Bieni, pierwszy, Freddy Nilsson i Wolf Gustafsson. Jak go widziałem dokładnie. Pozycja, pierwszy, drugi, trzeci hodowca. Czyli to są gołębie już z drugiego... Ale tam chyba poszły dwa. Czyli mamy gołębie z już drugiego lotu. Chodź. I tu już Darek po kierunku. No też kierunku, no ale czym? Chodź. Jest Jacek. Jacek, będziesz miał pierwszego. Odbił się. Pierwszy jest Jacek. Chodź. A i Palarski będzie drugi. Chodź. Darek, to są gołębie z pierwszego lotu i z drugiego. I z drugiego teraz, samce. Bo ty dzisiaj... Reifland będzie miał pierwszego. Reifland, czyli Jacek. Klita. A to widziałeś już numer? Reifland, krzyżówka z Reiflandem. Dał mi dwa gołąbki, które są
Zajebiste w rozpudzie. Okej, okay. Czyli to jest gołąb, na który wczoraj obstawiałeś, bo ty miałeś tylko jednego? W samcach dwa, a w samiczkach jedna. Samiczka była 50, a samiec jest pierwszy. Z tego co pamiętam z Darkiem o wczoraj... Gratulować Marcin Rajsan. Z Darkiem Bieńkiem wczoraj o co poszedł zakład? O malucha. O malucha. Aha. Znaczy to werkamen, to samica. To on i prangę ma w siebie. Dareczku, powiedz, jak zadowolony z lotu? No, bardzo zadowolony. Płakać się chce. Nie, no dobrze jest. Jeden lot mamy bardzo dobrze, drugi lot mamy dobrze. No i tyle. Mi się wydaje, że chyba najbardziej to jesteś wzruszony taką ekipą tutaj, która tak, ogląda przylot. Chłopaki od Zakopanego aż po morze. Od Zakopanego? No. No to jest polski cygan z Czarnej Góry. Aha. Right? You're from Poland. Yeah. A tu jest morze, popatrzcie, całą Polskę mamy. Tutaj mamy hodowców i z Lęborka, i mamy z Kalet. Jacka, mamy hodowców z Łomży, mamy hodowców z Bieszczad. Powiem ci urozmaicenie, to ty masz lepiej niż w Polsce. Śląsk, to ty masz lepiej, góry, niż, to ty masz lepiej niż w Polsce. No jak? Tu jest nieźle. Oć. No gołębie porozpieprzane są, to tak jak mówię, ten lot w ogóle miał się nie odbyć, pogody są złe, gołębie nasze już... Ile już my, dwa tygodnie już wcześniej, wiesz, no... Kogiel mogiel nam zrobił, znaczy, nie wiem jak ludziom, ale moje gołębie były przygotowane na którego to mieliśmy? Na 8 maja, a lot pierwszy się odbył 20 maja, no to Darek, 12 dni jestem. Ty też byłeś trochę przerażony tym wszystkim, bo wiem, że ty miałeś inaczej gołębie przygotowane, wiem, że ty potem jajka odrzucałeś. No tak, ja moje gołębie, wszystko moje gołębie nigdy nie wyhodują młodych, ale zawsze na pierwszy lot idą z jajek, no to pierwszy lot odwołany, musiałem wyrzucić jajka. Na drugi lot znów coś tam pokombinowałem, znów musiałem. Teraz trzeci lot dopiero się odbył, także moje samce to już niektóre mają po jednym lotku rzucone, znaczy prawie wszystkie samce rzuciły lotko, a jeszcze lotu nie było. No bo samice sobie poradzą, ale samce sobie nie poradzą, no wiesz, no one były przygotowane na maksa, tak mi się wydaje, a takie... kłopoty w trakcie pracy, no różne, no, jeden sobie palca obetnie, a możeśmy sobie obetnęli całą rękę, prawie, no jeszcze nie do końca przestanie. Ale rzeczywistość jest i tak, no, że tak, z pierwszego lotu jesteś na pierwszym miejscu, z drugiego lotu w trakcie jesteś obliczany tych wyników, znaczy z Benzinga. Jesteśmy na drugim miejscu, a zobaczmy co będzie, bo wiem, że... ja wiem, że gołębie lecą dokładnie. Lotu nie będzie dobrze i więc potem na sam koniec podsumujemy właśnie te dwa loty, tu mamy kolejne gołębie, zobaczcie hodowcy. Chodź. Pójdź, a nie pójdź. Chodź, kurwa. Chodź, Dominik Polarski. Chodź. Od kogo, jak miałbyś porównać, gołębie ci się najbardziej spisały w poprzednim sezonie z Polski, z jakichś hodowców? Z Polski, znaczy no mamy tutaj no Jacka, musimy wymienić, mamy Piotrka Bugałę, Palarski. Jacek Klyta, Dominik Palarski, Piotrek Bugała. Tak. Kto jeszcze? Oleksiak? Oleksiak, no. no to wyjątkowo. Znaczy my zaraz to będziemy sprawdzać, ja na razie gdzie? Nie patrzę na razie, bo to jest pierwszy lot, także dla mnie to jest rozrywka, a moje tutaj ludzie ze mną nie chcą trenować. W poprzednim sezonie mieliście od Zbyszka jakieś chyba gołębia, które super ci leciał? Tak, no to my mamy gołębia od Zbyszka, młody ten, a nie wiem właśnie czy one są, ja muszę zaraz patrzeć, on chyba 361 dopiero wylądował, najlepszy gołąb z zeszłego roku to jest Palarski razy Wanda na Bele, ja myślę, że to jest on. 411 od Zbyszka był najlepszy, no chyba Zbyszka dzisiaj nie ma, ale tak jak mówię, to nie jest lot na moje samce, całkiem inaczej miał być, całkiem inaczej jest, no tak jak sam jechałeś, to widziałeś, że mówisz, że nie jedziesz, bo leją deszcze. I gołębie były 20 km w jedną, z drugą stronę wypuszczone te samce, no i stało się to, co się stało. Znaczy nic się nie stało, jest dobrze, no. Ty nie możemy, wiesz, wymagać od gołębi czegoś, czego one nie mogą dać, no bo są rzeczy pewne, no, niemożliwe. Chodź tu, ten 361? Tak. No to widzisz, najlepszy gołąb teraz wylądował, a najlepszy w ogóle z tamtego roku jeszcze nie ma, no ale są inne.
Co patrzysz mówią na mewkę mojego? Ja powiem ci, jestem zauroczony mewką. Mewka, mewek dzisiaj, ty, ja spałem, a on kocykiem mnie przykrywa. Mówię, ty tak mi zimno, a mewek dziobkiem kocyk inny nakrywa. Mewuś, grzeczny jesteś, oczu? Co ten Wiktor, dobrze kręci? Dobrze kręci, tak? Jakbyś go nauczył, to by z tobą wódkę pił. O, lubisz Wiktora? Ładny chłopak? O, bardzo ładny. No, mewek, mewek żyje i... To mewka jest, nie mewek. Mewka. A to ja wszystko wiadomo, ona do ciebie ciągnie. Tak, no to ona sam... jak ja gołębie, no co wczoraj widziałeś, gołębie wkładamy, mewek mówi, tego nie wsadzić, tego wsadzić, tego nie wsadzić, źle wytypował samce. A samice dobrze typuje. No. Mewek, czemu tak samo przyleciałem? Czemu przyleciałem z sobą? Co? Co? Masz chrupkę na Wiktorka? O tak, masz Wiktorę. Pokaż. Młody małolatek, przystojny, nie? Patrz. Patrz jaki Wiktorek. Co? Ty? Woła cię. A co wam powiem, to wam powiem. Tu mamy Jacunia. Gdzie ten Jacuś? Jacek! I w tamtym roku mam takie siodełko dla mewki, nie? No i tutaj żeśmy trochę poimprezowali i szukamy Jacka. Jacek! Ja mówię, jak na tym siodełku żeś spał, mewki. Ty, i szukamy Jacka. Ty, Jacka nie ma. A w garażu miałem takie siodełko, nie? Patrzę, ty, co ten mewek na dachu? Patrzę, a Jacek na mewki siodełku śpi. Jacuś, jak na tym siodełku siedziałeś, tak, nie? No i to takie siodełko normalne, dobrze, że było z tej grubej sklejki, bo tak to pękło pod nim. To Jacek chciał iść w parę z mewką? Nie, no zrzucił go z gniazda. A. No temu mewek go nie lubi teraz. Znajdujemy się hodowcy na gołębniku rozpłodowym Dariusza Bieńka. Daruś, jakbyś mógł powiedzieć, co tu są za gołębie, bo każdy w Polsce wie, że jesteś osobą, która sprowadziła z Belgii, z Holandii, z Niemiec, z Polski wiele wybitnych gołębi. I ty masz porobione boksy. Boksy w wielkości metr na metr. Jest ich sporo, ale tak ty powiedziałeś, ty nie masz mamek, ty nie wychowujesz gołębi na ilość. Ty masz po 2-3 lęgi i na tym się kończy. Po 2. To nie, rzadko 3 lęgi i później... Już lęk taki, co ludzie od klientów, którzy chcą imbredy, no to już wtedy jest koniec czerwca, to rzucam w parę, to takie gołębie typowo imbredy. Dokładnie, opowiadaj, co tu są za gołębie, co znaczy, ja to tutaj parę? To żeśmy ci przyszli, pokazuję ci te gołębie, bo tutaj jest parę tych, co będą szły do ciebie na aukcję, bo to będzie 7 gołębi. Mhm. Wysłałem 7 gołębi na Pataję, żeby ktoś nie myślał, że coś złego im dajemy. To co ja w to wierzę, idzie 7 na Pataję, a 7 z gniazda idzie do ciebie na aukcję. Czyli 50 na 50 dzielisz, tak. Ten. Pataja, największy wspólny gołębnik na świecie? Prawdopodobnie, no. Znaczy no powiedzmy, no. Taki po Afryce pewnie. Dokładnie. Bardziej rozpoznawalny gołębnik. 10 tysięcy około gołębi. I teraz co tam za gołębi będziesz wysyłał? Znaczy ja większość to Wanda na Bele gołębi będę wysyłał. To Wanda na Bele, czy te prankę, no jako, że na wspólnych gołębnikach mi się no dobrze sprawdzają. Mamy gołębie, my dam mu teraz, ale chodź, pokażę ci, to będzie wiedział. Tutaj jest syn Mustanga, jest sparzony na córkę New Blixema. To ta, aby to była wnuczka Blixema, sparzona na syna Mustanga. No to taka para, co też Darek, pójdzie na patę. Darek, ty powiedz sobie, ty masz 3 synów Mustanga, tak? 3, żyje 3, a jeden mi padł. Aha. To 3 synów. Jest 4. Tak. Czyli to jest jedno z łączeń, dokładnie. Potem... No to z tego, to ja ci mogę go wyłonić, dziki strasznie. To jest taki dzikus. Tak jak mówię, tutaj z tego gołębia pójdzie jeden do ciebie na aukcję. To jest syn Mustanga. Jego imię to Mai Tai. Tak, tak, wódka chińska to warkawy. No. Go nazwał Mai Tai, że to przy odbiorze, żeśmy go odbierali, dostał mnie Mai Tai. Przepiękny gołąb. Mhm. Ja byś sobie go teraz kręcił, żebyś tak wziął tego gołębia do ręki, to byś poczuł moc. Znaczy pewnie to, co oglądali, oglądając inne gołębie, no to udarka gołębie mają bardzo mocną budowę, ale to też wynika z tego, że ty masz jakiś swój taki typ gołębia wybierając. Znaczy typ typem, ale też idę w linię gołębi, wiesz? To tak jak u mnie masz gołębie Van den Abele, warkameny, prangę i to są nie ze wszystkiego, tylko prangę, wszystkie są na przykład dzieci, trzy wnuki Ringlo Z12, tak? Bo mamy 5 czy 6 córek
520 i dwóch synów mam 520. Prawda. Teraz ci pokażę. Weźmiesz taką, Marcin? Pokażę im. Brata Gabrieli wam pokażę. Tutaj by był następny młody dla ciebie. To z tej samicy już mieliśmy czwartego gołębia na czwartego lotnika Algavre, czy jak coś tam? Algavre, no. No to tam czwarty na świecie, czy jak tam no, na wspólnym gołębiku to był czwarty. I ten gołąb, to jest gołąb o numerze, byś mógł pokazać? 17. 489, 75. I to jest gołąb? To jest brat Gabrieli, to tak ci powiem. Gabriela była sprzedana za 115 czy 117 tysięcy euro. Patryk, którego to ja chciałem kupić, był sprzedany za 90 tysięcy euro. Patrycja 50. Później tam jeszcze kilka słynnych tych gołębi. A to jest z tych oto gołębi to się wywodzi tak samo Lloyd, nie? Bo to jest tsunami w rodowodzie. No, a ten jest... Strasznie dziki. Wartości dobrego samochodu polskiego. No, dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy. No to najdroższy gołąb tutaj na gołębiku. To jest najdroższy gołąb na gołębniku Udarka, czyli po tym gołębiu będzie jeden młody na aukcji. Będzie jeden młody. Ale no to co... I samica przy nim jest, to jest 100% wanna na belepara. I tak ci, mówię, jeśli ktoś wie co to za gołębie są, no to jest ta nowa generacja gołębi długodystansowych. Powiem ci Darek, nawet jeżeli patrząc na tego gołębia, to mógłbyś sobie wbudować taki mały domek. A z niego? W Polsce to taki w surowym stanie to duży pewnie. To zależy jakie wiesz. Wybudować domek to nie jest drogie, tylko jest... Wykończenie. Tak. Tutaj by był następny młody. Tutaj jest syn Zoro. Chodź, pokaż. To tam, tutaj ten też pójdzie na jeden do ciebie, jeden na wspólny gołębnik. Ten to jest klas. Tam masz oryginalny Berkamen. To jest Elektro. Syn Zoro. A, Zoro. A, no tak, bo ty bezpośrednio masz... Tak, to jest w twojej aukcji. To jest gołąb. To Werkamel, jak ja go kupiłem, mówi Darek, ale ty to masz szczęście. No to jest gołąb kupiony u nas na portalu, to jest znaczy, gołąb... Znaczy, hodowcy nie wiedzą, znaczy to było... To była główna gwiazda tego twojego portalu. Dokładnie. To jest gołąb kupiony u nas na portalu, jest to gołąb kapitalny. Nie, no to Werkamel już złapiemy ci parę, tutaj masz syna następnego. Mustanga, tylko tu dziecko już jest sprzedane. Znaczy, popatrzcie, jak ojciec to jest gnieździak do tego, co wcześniej mieliśmy. Tutaj masz kolejnego syna Mustanga. I tak jak widać, jak te, no patrzcie, są straszne dzikusy. Straszne. Patrz. Jak otrzymamy i same piórka wyskakuje. No wiesz, Darek, to też wynika z tego, że to są gołębie na bazie gołębika rozpłodowego i też nie przybywa z nimi tyle czasu. Tak, tak. No, można tylko... go zaobserwować. A, no, tam jest jego dziecko, tylko że jest sprzedane. No i tutaj masz same Vandenabele, no ja nie wiem co ci pokazać, takimi nowymi nabytkami, które w tym roku kupiłem, kupiliśmy sporo gołębi od Marcel Wolters, to tak jakbyś miał tam braci, czy kuzynów, czy kogoś tam macie, tak do Elektro, ale tu powiedzmy tak, mam sporo dzieci imbredów na Extrema i ten Denat, czy co tam było, i no to te wszystkie jego główne tam 3 czy 4 samce, to z tych hodowli, z tych gołębi, które żeśmy dokupili. Tu ma syna Sagana od Patryka Broxa, ten gołąb super gołębie wydaje. Też Darek, w twojej hodowli jest bezpośrednio brat Harego. O tak, o Harego ci pokażę. O to też młody pójdzie do ciebie na akcję, żeśmy go... Bo w hodowli Dariusza Bieńka jest bezpośrednio brat Harego. Tak. I to jest ewenement, ja bym powiedział, no bo no w Polsce hodowcy wnuki kupują Harego. I to już kosztuje pokaźną kwotę. Znaczy ja mam oryginalny Harry. Bo tak jak mówię, Hojmans miał Harego, a drugi został Vandenabele, czy ja nie wiem jak on się tam. No i jak była ta aukcja, ja zakupiłem też brata Harego. Znaczy nie ja, ktoś go kupił, a później ja go odkupiłem, tak? Gdzie to ten był? To jest kopie Harego, kopie. Tutaj masz. Brat Harego. Trzeba sobie weźmie, pokaż numer obrączki. Bo na pewno wielu hodowców będzie zainteresowany na aukcji. To nie jest brat Harry, co ty coś przyniósł? Weź, wsadź go. To jest Dominik Palarski, to jest ojciec 361. Sorry, to jest gołąb, który jego syn tamty roku miał 6 jedynek. A, to ja wiem co to jest za gołąb. To jest gołąb... Dominik Palarski, dokładnie, ten, a i właśnie przy nim jest ta
samica. To my nie wiem. Zauważyłem. No myślę, to taki dziki kurde. Który, którego masz? Brata Warego? Przepiękny dąb. Chyba masz obrączkę. Belk 1231 62 833. Oryginalny Gebi Wandena Bella. Lalka. Znaczy to jest samczyk, ale... Migmalina go. Migmalina, ale to jest tak ty Marcin powiedziałeś, że... A... Ten to ja byś tego... Weź sobie, ja cię nagram, weź sobie prawdziwego gołębia do ręki. Znaczy to Aruś, ja go oglądałem wczoraj. A ty już go oglądałeś? Wczoraj go oglądałem. To, jak, słuchaj, jakbym nie oglądał twojej gołębi w rozpodzie, to skąd ja bym wiedział, co ty masz? A no tak. Ja nie wiem, co on wyczyści. Ja mówię, Marcin, to co ty powiedziałeś, że to jest kopia Harego, nie? No to tak jak mówię, Wiktor. To tutaj to jedno dziecko z niego, widzisz, tu są takie same, one są wszystkie, bo one wszystkie są tak nahodowane, żeby tam do Arka Madziarza muszę ich wywieźć. A... Na wspólnego nic idą. No one idą do Patei, także one 7 pójdzie do Arka Madziarza, a 7 pójdzie do ciebie na aukcję, tak żeby. No będą wiedzieć, że. 7, ale naprawdę wartościowe gołębie. Znaczy, moim zdaniem inaczej, dajemy 7 gołębi najlepszych, jakie jesteśmy w stanie dać z hodowli Dariusza Biega. Ja daję gołębie takie, ja za każdego tego gołębia, jeśli chcę go zaakceptować na lot, płacę $1000, czyli ja tam kosztuje ten lot. No to dajesz gołębia, to stara się dać, co myślisz, że jest najlepsze, tak? No, chciałeś jeszcze widzieć jeszcze jednego syna Mustanga. Jeszcze jeden. I to jest ten trzeci już, trzeci syn Mustanga, który no go odpoczął. Jeden mi padł. Tutaj tak samo, 62, 5998. Tam jest 999 i jeden jest 1000, a 998. To powiedz Darek, tak z ciekawości, co tobą kierowało, że kupiłeś tyle dzieci i Mustanga? Nic. Przypadek. Znaczy, ja ci powiem tak, nie chodziło mi tyle o dzieci Mustanga, bo Mustanga ja nigdy nic nie miałem i nic nie wiedziałem, jak to leci. Ale miałem od Jarka Grzankowskiego syna Elektro. Znaczy taki syna. On ma dzieci Elektro i dostał. No to dostał. Odkupiłem od niego takiego imbreda, wiesz, po córce i synie Elektro i te gołębie od razu wystrzeliły. No i pojechaliśmy do Overcamena, miałem kupić coś z Elektro, a należy z Elektro nic nie było. Mustang strasznie drogi, bo Mustang to jest wnukiem Elektro. No to jak Overcamen mówi, że ile 450 tysięcy euro mu oferowali i odrzucił ofertę, no to co miałem zrobić? 450 tysięcy euro? Za Mustanga dawali. Miał pieniądze na stole i odrzucił ofertę. To pomyśl sobie, ile on musi zarobić w roku, zaryzykować, żeby ten. Ale jak Mustang mu wyciągnie 40-50 młodych, nie? Dokładnie. I se przelicz każdego jednego, płacisz tam, klęcząc na kolana po długich tam... wiesz co, negocjacjach ci daje za 7,5 klocka, nie? No to 7,5 klocka razy 50 przelicz wolny rachunek. Dokładnie. Można? Można. No to tak, no ale tam znaczy, mówię, wiesz, z Mustanga już... Też hodowcom trzeba to wytłumaczyć, skąd się to bierze. Mustang jest to gołąb, który jest ojcem i dziadkiem wielu wybitnych gołębi, co nie? Tak, no ale... I pradziadkiem. Jakbyś patrzył trochę dalej, to tym głównym gołębiem jest Walter Sutton Extreme, bo Extreme wydał Elektro, a Elektro dopiero... było tą jedną z poważniejszych gwiazd po Barko u hodowli Overcamena, tak? Dokładnie. No ale one to są gołębie, to takie, no ja lubię typ tego gołębia, one są ładne, wydłużone takie, no. To wyglądają jak prawdziwe gołębie. Dokładnie, Dareczku, jakbyśmy tutaj mogli przejść jeszcze, tutaj masz gołębnik rozpłodowy jeszcze. Tak. I co tu są za gołębie? Tutaj masz, na przykład to, co wchodzi, to jest dziecko pitbulla. Tutaj masz podwójnego wnuka Kittla, to jest dziecko olimpijczyka, Paweł Michał, tu następne dziecko olimpijczyka od Waniuska, to ten super, to tu już, a tutaj młode teraz wyjeżdża na wspólne gołębniki, tutaj jest. Czyli tak, tutaj gołębnik rozpłodowy, idziemy w lewo. Ja tu hodowcom pokażę, jak udarka miękka to wygląda. To jest gołębnika rozpłodowe, bo tu już są jeszcze gołębie rozpłodowe, ale my to rozwalamy teraz i jutro już tu powstanie nasze. Wszystkie młode przechodzą na całe gołębnika. Tutaj są dwie ze trzy pary. Już w połowie jest rozebrany i to będzie gołębnik dla młodych. Czyli tutaj jest gołębnik gołębi młodych i teraz tak, Daruś. Tam, jakbyśmy w lewo poszli,
To jest gołębnik na samice już, ten pośrodku. Tutaj są samice nasze wdowy. Tutaj mamy samice wdowy. Tu masz nasze wdowy. Nasze mistrzynie wczoraj rozwaliły cały okręg. Na siłce lecisz od Marka? Tak, tak. Tu jest 8 samic, które wczoraj zdobyły pierwsze miejsce w okręgu. Aha. Czyli to jest to, co dokładnie nagrywaliśmy. Pierwsze miejsce w okręgu. Już oficjalnie. Dokładnie, a samcami drugie miejsce. Nie. Samca biliśmy od 22 gołębia. Mówimy na okręgu, bo w sekcji tutaj u nas to wszystko żeśmy wygrali, ale ja mówię, gołębie. Lecimy od Halmstad do Trelleborga. 200 km ponad okręg. 200 po, no, wiesz gdzie jest Trelleborg? I Halmstad, a to nie jest... Trelleborga jest jacht... Jarek do nas ma 100 km, 130. To jest 300 km. Gdzieś między 250 a 300 km gołębie wczoraj w okręgu leciały. A długością Salsimborga, a pewnie ze 100. 300 na 100 km, to wiesz. No i gołębie, co nas wyprzedziło, to właśnie tam w lundzie to jest około 60 km wstań. No ale ten wiatr wczoraj, ja mówiłem, że gołębie przeszły. To patrzcie, nasze gołębie przeszły, te dwa szły z kierunku, a te 7 już przyszło, ta było od tyłu. I one jeszcze takie wyprzedzenie zrobiły. Jeszcze zdały radę wygrać. Idziemy dalej. Tutaj już mamy gołębnik, gołębi starych, czyli samce. Dokładnie, tutaj mamy. I Daruś, teraz najważniejsze pytanie, które ci zada 1000 hodowców w Polsce. Skąd wojlery aluminiowe? Wojlery aluminiowe, Kamil Kopytek, polecam. Kamil jest dość, że słowny. To jest fachowa robota, na pewno już paru tam hodowców w Polsce ma od niego wojlery. Ja myślę, że cena jest no, adekwatna do materiału, bo Kamil za robocizna raczej dużo nie bierze, tylko że aluminium strasznie w Polsce w górę poszło. To nie jest tania sprawa, no ale to jest wojlera na całe życie, no tego się już nie da rozwalić. I tutaj wiesz, jakbyś zobaczył, są specjalne rynienki na dole, także tu gołębie się kąpią, ta woda sobie spływa. Weź to pokaż, bo ja to oglądałem wczoraj. Co, te rynienki? Tak. Te rynienki oglądałem właśnie wczoraj. Zobaczcie, hodowcy, tu jest zagięcie. No, o, widzicie, hodowcy, ja to pokażę. W aluminium jest zagięcie, które powoduje, że tędy właśnie wypływa cała woda. Czyli Dariusz, ty możesz po prostu te gołębie tu kąpać. Na tylnej części posesji Dariusza mamy jeszcze takie wojlery, w których są samice. Samice i samce, no gołębie, które już zakończyły rozpód na te rogi. I tutaj masz parę, macie córka 520, córka 520, córka 520. Tu co najmniej 3 widzę. A masz ich 7? Nie, 6. 6 córek 520. I dwóch synów. Czyli 9. Ty, Darek. To 8 gołębi łącznie. No. Z 520. Dzieci. No ale z czego jeden jest u Tomka Czapińskiego, tak? Z Gintera Prange. Są oryginalne dzieci. Dzieci 500. Ale w Toto Lotka wygrałeś? Jeszcze nie, to wygrał. Wtedy już kupimy 520, bo nam dom. Nie uciekł ci jeszcze za ten gołąb? Tak, nie uciekają, ale one wracają. A gdzie im lepiej będzie? Wiktor. Zobacz. Oryginalna córka 223 02098. Córka 520. Patrzcie tu na oko. Weź ten, że ja będę hodowcą. I zrobi takie właśnie delikatne zbliżenie. Laleczki. Wiesz co, Darek, fajne jest, że one mają bardzo ładną budowę. Bo to, co nawet z Marcinem rozmawiałem, przez to, że mają świeże powietrze, dobrą karmę, one w ogóle, powiem szczerze, nie tracą na masie. Nie, moje zaro. No widziałeś, jak one mają, zobacz, siostra Elektro. Weź też pokażę oko. Po prostu wezmę, robię takie. To jest bardzo mocny imbret na Extrema. Super. To jest lalka, nie? Tak ją nazwaliśmy? To jest lalka. Ale... Szkoda. Była długa historia z nią, ale nie mówimy. Ona chciała nam odejść, ale zastosowaliśmy parę rzeczy. Ale to jest nie... Tu córkę Goderud. To jest tak jakby pół siostra Kitla.
Następna. A co, ty tą młodą tu 66 sadziłeś? A nie. Ja mi się podoba. Następny pitbull. Ojciec olimpijczyka. Tam ma syna 320 następnego. Tego niebieskiego? Nie, ten nadmin. Na krapiany. A ten głodnik to jest syn 3-8 Pawła. Jak to otworzyć? O. Tu mamy hodowcę od góry 520, ten nakrapiany. Syn. Syn 520. Tutaj pitbull. Tutaj... Biały z elektro? Który biały? Nie, nie. Tamten to jest Gerings. Mhm. Jedyny Gerings, którego mam, to jest White Darling. Czyli tak, że Darku, teraz te gołębie rozłączyłeś. One, tamte samce wychowują tylko młode. Tak, dokańczają i one teraz będą odpoczywać tak gdzieś. No, zależy, bo teraz tak, muszę na pipę wysłać te rodowody i oni powiedzą, które te gołębie naparzyć na te imprezy, bo nie ukrywam, większość pójdzie na tą pipę, ponieważ ja chcę trochę im gołębi odsprzedać, ich starych. I no, tak to będzie, tą pipą. Tu masz następnego Mustanga, to wnuczka Mustanga tam. Ona już wydała pierwszego mutka, mały finał wygrał w Kosakowie.